Witam, zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak można zmierzyć siłę już potwierdzonej statystycznie korelacji między dwoma cechami już jakościowymi, albo choćby gdy jedna z nich jest jakościowa. Jeżeli w treści zadania była do policzenia korelacja i do policzenia faktycznie dały się tylko wyliczyć statystykę chi kwadrat i mamy ją podaną, już albo po prostu ją policzyliśmy, ale dodatkowym poleceniem jest ocena siły takiej zależności, jeżeli już jest potwierdzona jako istotna, to my musimy w tym momencie policzyć jakikolwiek współczynnik korelacji opierający się na chi kwadrat. Jednym z nich jest współczynnik zbieżności Czuprowa. On pozwala nam określić, jak silna jest zależność, bo sam wynik tutaj tego współczynnika chi kwadrat, oczywiście z wcześniejszych jakichś obliczeń, na poziomie 234,077 nic nam nie daje. Dlaczego? No bo to nie jest żadna miara zastandaryzowana, nie można tego zinterpretować, więc już jest dość duży kłopot. Jeżeli my wiemy, że nasza tablica korelacyjna między jedną a drugą cechą posiadała trzy wiersze, a również trzy kolumny, to podstawiając do wzoru na współczynnik zbieżności Czuprowa, możemy osiągnąć konkretny wynik tego współczynnika zbieżności. Należy też oczywiście, patrząc na ten wzór, nie tylko podstawić samo chi kwadrat, liczbę wierszy, kolumn, czy tutaj oznaczymy sobie L czy W, to naprawdę nie ma dla nas znaczenia. Poprawnie możemy sobie przyjąć, że to jest L. Każdy może mieć inne oznakowanie. Musimy jeszcze wpisać w tym momencie, ile jest obserwacji podczas liczenia tego chi kwadrat. W tym zadanku było to 1000 i po policzeniu tego pierwiastka wychodzi wynik 0,342. Ten wynik powinien, w ogóle on się zawsze zawiera między 0 a 1. I nieważne, czy ja liczę korelację między x a y, jest tutaj można przeczytać sobie wiele powiedzmy wskazówek właściwości tego współczynnika zbieżności Czuprowa. Ja na tym chcę się skupić, jak zinterpretować tak otrzymany wynik, żeby dokładnie się dowiedzieć, czy występuje silna, umiarkowana, a może w ogóle nie jest to mało silna ta zależność między tymi dwoma przykładowymi cechami jakościowymi. Generalnie mówimy o tym, że po prostu im wynik ten bliższy jest 0, powiemy, że taka zależność korelacyjna jest słaba. Im wynik bliższy jedynce, możemy powiedzieć, że taki związek między dwoma cechami już jest silny. Jeżeli przyjmiemy sobie taką skalę od 0 do 1 z podziałem, że tak powiem, co 0,3 czy 0,2, to możemy powiedzieć, że nasz przykładowy wynik 0,342, który tutaj mamy, zawiera się w przedziale od 0,3 do 0,5, a więc możemy taką korelację mierzoną współczynnikiem Czuprowa określić jako słabą. Ja kończę omawianie tego zagadnienia. Dotyczyło oceny współczynnika Czuprowa co do określenia faktycznie siły korelacji między dwoma cechami liczonymi, gdzie ta korelacja była liczona współczynnikiem chi kwadrat. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, możecie zadawać je w komentarzach. Gdy będę miała możliwość, na pewno odpiszę na taki komentarz. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Zamierzam uzupełniać go o kolejne filmy. Wszystkie moje filmy są w miarę posegregowane tematycznie w playlisty. Gdy będziecie potrzebować jakiegoś nowego tematu do nagrania, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować. Możecie też wysyłać mi swoje zadania do rozwiązania, a gdy będę miała możliwość, to odpiszę. Pozdrawiam.